przede wszystkim drużynie Stomilu zwycięstwa. Ten zespół jest na dobrej drodze do awansu. Ma wielu doświadczonych piłkarzy, zwłaszcza tutaj linia obrony, która kształtuje się w przedziale wiekowym 27-30 lat. Jest motor napędowy Suchocki, który w dniem dzisiejszym potwierdził, że w tej chwili jest chyba najlepszym piłkarzem na Wargi Mazurach. Na pewno staraliśmy się tutaj w jakimś sensie przeszkadzać Stomilowi. Na pewno warunki pogodowe nie pozwalały tutaj na bardzo dobre zawody, bo hulający wiatr często zaskakiwał samych piłkarzy. Na pewno my walczymy o utrzymanie. Przed nami dużo ciężkich, trudnych spotkań, ale póki co ta grupa piłkarzy doświadczonych, młodych, no na pewno będzie w każdym meczu walczyła o punkty. Dziękuję. Bardzo proszę, trener Kaczmarek. Muszę podkreślić, że w tych warunkach rzeczywiście trudno było grać w piłkę, ale mój zespół na pewno starał się grać w piłkę, miał zdecydowaną przewagę, był lepszym zespołem, stworzył sobie kilka sytuacji i myślę, że zasłużenie osiągnęliśmy nasz cel, czyli zdobycie 3 punktów. Ale muszę pochwalić zespół Jezioraka, który był bardzo dobrze zorganizowany, który nam utrudniał, jak najbardziej zwalniał, przecinał i tak dalej. Starał się nam przeszkadzać. Ja chciałbym pogratulować chłopakom, że byli konsekwentni, że grali w piłkę do końca i zasłużenie wygrali.